jak to ja. Chciałabym móc z tobą porozmawiać. Przepraszam. Przepraszam za wszystko. Chciałabym móc z kimś porozmawiać. Wszystko tu się rozpada. Nie wierzę, że to się dzieje. To dziwne. Taki drobiazg. To ona? Nicole? Tak. Nie słyszałem jej od tygodni. Za 5 minut będziemy na miejscu, a ty wciąż to oglądasz? Chyba za nią tęsknisz. A co na Ishimurze się nie odmawia? Ale przez 5 roku tylko wideorozmowy? Jest ciężko. Łatwo powiedzieć coś nie tak. Nie dziwię ci się. Też wolałabym słuchać dziewczyny niż Hammonda recytującego protokoły. Ostrzeżony na czas uzbrojony. Wciąż to powtarzasz. Daj proszę. Czyściutkie wejście. Witamy na Idris 7. Czaisz 5 roku gapienia się na tę bryłę? Dla niezależnego górnika to jest raj. Idris 7 to jedno z najbogatszych znalezisk CC. Poszukiwacze będą ustawieni do końca życia. Gdzie ono jest? Tam. Potwierdzam kontakt wzrokowy z USG i Ishimura. Cudeńko. Największy planetołamacz w swojej klasie. Wygląda na to, że już zaczęli. Czemu tam tak ciemno? Powinni mieć światła pozycyjne. Dobra. Podejdę na odległość wywoławczą. Ktoś musi tam na nas czekać. Tylko uważaj przy podejściu. Przy chlubie CEC wolę dmuchać na zimne. Nie ma szans. To dlatego grzebałeś w moich aktach osobowych przed odlotem. Śledzisz, kto ci przeglądał akta? Analityk komputerowy ma to we krwi. Sprawdziłem twoją przeszłość według standardów CEC. Chcesz grać w pierwszej lidze? Przestrzegaj zasad. Sir, odległość wywoławcza. USG Ishimura. Tu zespół naprawczy USG Kellion. W odpowiedzi na waszą prośbę o pomoc. Odezwijcie się. Ishimura, zgłoście się. Odbiór. Tu USG Kellion. Słyszałeś, żeby na takim statku całkiem wysiadła komunikacja? Nigdy. No już. Niech ktoś w końcu odbierze. Co to jest? Talerz komunikacyjny nie działa. Może padł im przetwornik. Ogarniemy to zdanie z 48 godzin. Max. Hej, będziecie mieć z Nicole dużo czasu dla siebie. Tak, mam nadzieję. Chen, Johnston, wprowadźcie nas. Lokowanie w automacie. Włączam mu przęże. I jazda. Tracę panowanie. Zniosło nas! System naprowadzania nie odpowiada. Szlak. Wchodzimy za ostro. Wpakujemy się w kart. Teraz. Celuj ten stabilizator awaryjny. Tam, niebieskie światło. Może nas wyhamuje. Mam. Aktywuj osłony. Trzymaj się. Nic mi nie jest. Przeżyję. Johnston, nic ci nie jest. Moja kostka. Może złamana. W mordę. Lepsze to niż złamać kark. Ej, Isaac. Dobry pomysł z tym stabilizatorem. Na szczęście czytam instrukcję. Co się kurwa dzieje z ich kontrolą lotów? Ten system sterujący to kaplica. Dodaj to do listy napraw. Chen, jakie są straty? Straciliśmy łączność i silnik pomocniczy. Jeden ze stabilizatorów się pali. A rdzeń osobliwości to szmelc. Mogło być gorzej, ale niewiele. Wezwiemy pomoc. Johnston, zostaj na Kellionie. Przyślemy medyka. Pozostali ze mną. Zgubiłeś się? Jak tam kostka? Boli jak diabli. Ale bywało gorzej. Idź, opatrzę ją. Odsuńcie się. Cholera, na wylądowanie. Niezbyt udany początek misji naprawczej. Karabiny pulsacyjne? To standardowa procedura. Zarejestrujemy je w poczekalni. Halo,
Gdzie są wszyscy? Musieli słyszeć to lądowanie. Brawo, Chen. Dotarliśmy cali. Johnston raczej się nie zgodzi. Ale jeśli stawiasz dzisiaj kolejkę... Nie odmówię czegoś na uspokojenie nerwów, zwłaszcza na koszt CC. Widzisz kogoś w kontroli lotów? Nie, nikogo. Przynajmniej nie zniszczyliśmy znaku. Wpiszmy się na listę. Isaacu Clarke, witamy na USG Ishimura. Rick, zsynchronizowany. Odebrać moduły kinezy i stazy od Jacoba Temple, PO głównego inżyniera. Położenie? Błąd. Pracownika nie znaleziono. Brak kontaktu z ochroną. To samo z głównym inżynierem. Co to ich łączność odwala? Ktoś nawiał w pośpiechu. Gdzie jest ich ochrona? Gdzie są wszyscy? Pusto w rejestrach. Żadnego grafiku. I nie ma zasilania windy. Na litość boską. To stanowisko ochrony wciąż działa. Isaac, raport uszkodzeń. Mam dość zabawy. Tu na podłodze coś jest. Czy to? Isaac czeka na raport uszkodzeń. Boże, ten smród. Co masz, Isaac? Szlak. Nie tylko łączność i system naprowadzana. Połowa i Ishimury nawala. Silniki, kadłub, kolejka. Co mogło tak zniszczyć planetę łamacza? Dobra, przywróciłam część mocy. Wentylacja ruszyła. Zasilanie windy będzie następne. Wykryto groźną anomalię. Aktywacja kwarantanny. Kolejna awaria. Nie. Te systemy kwarantanny działają. Chwila. Słyszycie to? Tak, tak, słyszę. A mąd? Spokojnie. Zdanie z ruchą te windy. Chyba coś tu z nami jest. Na górze! Wózy! O Boże, Isaac, przeżyłeś! Ledwo. Są wszędzie. Chen, czy on... On nie żyje. Nic nie mogłem zrobić. Czym kurwa są te stwory? Niektóre z tych, które widziałem, nosiły mundury i Ishimurę. To załoga? Jak do diabła mogą być załogą? Popatrz na nie. Trzeba dotrzeć na mostek. Na pokładzie jest 1000 osób. Ktoś musi tam być. Nie możemy. Kolejka jest uszkodzona. Wszystko jest zamknięte z powodu kwarantanny. Oboje jesteście technikami, więc jak to zrobimy? Zepsuty wagon kolejki blokuje tunel. Cały system się zatkał. A płytka danych wypalona. Nie zdejmę blokady ani nie wezwę kolejki, póki nie ma zapasu z sektora naprawy. Ale to wszystko jest po stronie Isaaca. Załatwię to. Sprawdzę, czy te systemy w ogóle mają zasilanie. A, Isaac. Tak? Nicole sobie poradzi. Jest lekarką, tak? Postąpi rozsądnie. Tak. Tak, tak jak zawsze. Znajdźcie schronienie. Niedługo wrócę. Udało ci się. Ten wagon zapychał całą sieć. Jedno z głowy. Mówiłeś, że płytka danych jest spalona? Według wykazu zapasowa płytka leży w sektorze naprawczym. Bez niej kolejka nie ruszy. Isaac, nie możemy tu dłużej zostać. Słyszę dużo ruchu. Trzymaj się. Mam płytkę danych. Już wracam do sterowni kolejki. Daniels, szykuj się. Naprawa ukończona. Przywoływanie kolejki. Droga wolna! Pokład startowy. Sterowanie kolejką.
Jesteśmy w środku. Coś walnęło w dach, ale chyba jest sprawny. Blokada zdjęta, więc możesz dostać się do hangaru. Łączność nie działa, więc bądź gotów na wszystko. Jaki jest plan? Ty i Johnston naprawcie Kelliona, my zgłosimy się na mostek. Standardowa procedura awaryjna. Co? Procedura? Hammond, tu giną ludzie. Nie stracę już nikogo więcej. Trzymać się procedur, a przetrwamy to. Zobaczymy. Co ty masz na sobie? Czy to krew? Kaylee, wysłuchaj mnie. Ishimury opanowały jebane potwory. Nic nie słyszałaś? Co? Nie, wciąż brak łączności. Isaac... Trzeba szybko naprawić Kelliona. Masz raport o uszkodzeniach? Tak, jest. Tutaj. O Boże. Biegnij! Isaac, co tam się kurwa dzieje? Johnston nie żyje. Kelion padł. Rdzeń osobliwości przeciążone. Tylko Kelionem mogliśmy wrócić. Utknęliśmy. Nie. Nie stracę dwóch moich ludzi na próżno. Co z komputerem głównym? To trup. Wszystkie systemy zablokowane kodami kapitana. To znajdź kapitana Mafajasa. Znajdź jego rig. Dobra. Okej, jest. Kapitan Benjamin Mafajas jest w sekcji medycznej. Stan martwy? Nawet kapitan? Chryste. Isaac, jesteś bliżej medycznego. Wróć się tam przez sektor naprawczy. Znajdź ciało kapitana i zabierz mu ich. Dzięki jego kodom będziemy... Co to było? Czem? Kurwa! Isaac, odzywała się Daniels? Zaatakowały nas, a ona gdzieś pobiegła. Nie, cisza. Medyczny to jakaś rzeźnia. Zabarykadowali wejście do kostnicy. Do kostnicy? Tak. Ale tę barykadę mógłby pewnie zniszczyć... Nie wiem, wybuchaj z hydrazyną. Potrzebuję detonatora. Może defibrylator. Nikol może tam być. Isaac, ten, który nas zaatakował. Przysięgam, że to był Chen. Ale widziałem, jak ginie. Jeśli zabarykadowali kostnicę, może chcieli w niej coś zatrzymać. Znalazłeś Nikol? Jeszcze jej nie widziałem. Ale znalazłem hydrazynę. Powinno podziałać na barykadę. Muszę tylko znaleźć defibrylator. Dobrze, śpiesz się, Isaac. Czuj, zatrzęsł oconym statkiem. Sprawdzę to. Boże, wyszedłem z gniazda kapitańskiego, a Chena, to coś prawie mnie dopadło. Cały jesteś? Uwięziłem go w kapsule ratunkowej. On walczy jak to pojebane. Śpiesz się, Isaac. Czy Daniels nie odpowiada? Jak sytuacja u ciebie? Znalazłem defibrylator do zniszczenia barykady. Już tam wracam. Tylko ustaw odpowiednie napięcie. Nie stracę nikogo więcej. Znajdź ciało kapitana Mafajasa. Skopiuj kody z jego rig, a komputer będzie twój.
sytuacja? Masz rig kapitana? Zajebie! Kurwa. Już nadaję kody. Hammond, widziałem to. Coś latającego zmieniło ciało kapitana w kolejnego stwora. To samo musiało spotkać Chena. Cholera. Może coś znajdziesz w komputerze głównym? Gdzie jest Daniels, kiedy jej potrzebujemy? Wracaj na posterunek ochrony. Tam jest bezpieczniej. Przynajmniej nadam ci wyższe uprawnienia. Isaac? Jestem. Co się do cholery dzieje? Według komputera silniki i Shimura nie pracują. Tracimy orbitę. Opadamy na Aegis 7. Boże. Muszę iść na inżynierski. Nie ma na to czasu. Ta stacja kolejki nie działa. Chyba, że... Tutaj. Wróć na startowy. Stamtąd cię poprowadzę. Jeśli ten raport się nie myli, to jest skrót na inżynierski. Według raportu o uszkodzeniach za drzwiami do hangaru jest zepsuta winda towarowa. Otwieram je. Przejście w nieważkość. Będziesz potrzebował silników odrzutowych, ale zlecisz szybem tej windy na inżynierski. Widzę, że jesteś w sterowni. Wiadomo coś o silnikach? Tak, ale to bez sensu. Nie mają paliwa. Centryfuga też nie działa. Jesteśmy uwiązani do 4 bilionów ton. Bez silników pewnie ściągnie nas na planetę. Dasz sobie radę sam? Jasne. Naprawić centryfugę, przepływ paliwa, zrobić pełny restart. Ale ty musisz ustabilizować naszą orbitę. Pośpiesz się. Będę w gotowości, Isaac. Isaac? Hammond? Daniels? Ty żyjesz? Bogu dzięki. Potem na mostku myśleliśmy... Tak, też się cieszę. Zabarykadowałam się w rdzeniu komputerowym. Słyszę je. Chyba nie wiedzą, że tu jestem. Isaac, namierzyłam twój rig. Jesteś na inżynierskim, tak? Nadam sobie uprawnienia admina. Może w czymś pomogę. Mam odczyt poziomu paliwa. Tylko 1/4 zbiornika, ale powinno starczyć. Muszę jeszcze naprawić centryfugę. Ktoś nieźle namieszał przy przewodach paliwowych. Śpiesz się, Isaac. Aegis 7 jest cholernie blisko. Wygląda na to, że centryfuga znów działa. Zostało już tylko uruchomić silniki. Czekam na twój znak. Udało się. Isaac, magazyn paliwa otwarty. Da ci dostęp do komory silnika. Hammond? Złamałam zabezpieczenia plików. CEC nie przybyła tu tylko z powodu roszczeń wydobywczych. Co masz na myśli? Epidemia rozpoczęła się w kolonii, kiedy górnicy wydobyli jakiś artefakt. Coś obcego. To niemożliwe. Tłumaczyłoby blokadę nałożoną na Aegis 7, prawda? Nałożoną przez Erpgov. Kiedy górnicy znaleźli artefakt, zaczęli zgłaszać halucynacje, paranoje, samobójstwa. Ale i tak przeniesiono ten znak na pokład Ishimury. Tak jakby taki był plan. Zaraz. Znak? Zaczekaj, gdzie jest teraz ten znak? W ładowni. Zapakowany i gotowy do dostarczenia. Udało ci się. Ishimura ma napęd. Mimo, że ktoś z premedytacją rozpieprzył te cholerne silniki. Dałeś czas, by to naprawić. Polecimy teraz na orbitę geostacjonarną. Czekaj, lecimy przez szczątki po łamaniu planety? Mamy system obrony przed asteroidami. Ale on nie działa. Przecież mam tu odczyty z systemu. Hammond, Ishimura jest w kiepskim stanie. Kilka mocniejszych uderzeń i się kompletnie rozleci. Cholera. Daniels, daj mi wszystkie dane. Spróbuję zmienić kurs. Isaac, wyłącz blokadę kolejki z inżynierskiego. Ja otworzę stację na mostku. Tam się spotkamy. Musimy działać razem. Nicole! Tutaj! Nicole! Cholera. Isaac, patrzę na działa ADS. Są w rozsypce. Musisz mi pomóc. Nie stracę Ishimury. Nie teraz. Ishimury Hammond czy znaku? Mówisz o tym artefakcie? Nie ściemniaj. CEC od początku wiedziała o znaku, prawda? Nie po to tu przyleciałeś? Zarząd nie wysłałby Ishimury na lewą misję górniczą. Ale po obcą technologię tak. Oj tak. A jak ma się utrata wszystkich moich ludzi do tej teorii? Ej, skończ się pieprzyć. Wchodzimy w pole szczątków. Albo naprawimy ADS razem, albo już po nas. Spotkajmy się w gnieździe kapitańskim. Daniels? Dobra. Ale przejrzę raporty pokładowe. Znajdę odpowiedzi. Kurwa!
oddawanie życia wciąż działa. Jak na razie. Isaac! Wybacz, wystraszyłeś mnie. Nie, nie, trzymaj karabin blisko. Co to jest? Ten, co mnie zaatakował. Uwięziłem go tutaj. Jego twarz. Nie mam przywidzeń, prawda? To Chen. Nie pomożesz mu już, on... Masz rację. Powinienem... chrzanić to. Kowa 47 wystrzelona. Pracowałem z nim wiele lat. Z Johnston też. Ona przynajmniej nie została potworem. Naprawimy to, Hammond. Dla nich. Tak. Chodź. Działa IDS. Utrzymam depozycję przez chwilę. Jeśli nie uderzy w nas więcej asteroid. Spójrz. Przekierowanie mocy do ADS nie działa. Cóż, systemy zarządzania nie robią zbyt wiele. Można przekierować ich zasilanie. Musiałbym pogrzebać w skrzynkach przyłączeniowych, żeby odzyskać ADS-y. Świetnie. Isaac, chodzi o to, co mówiła Daniels. Nie wiem nic o lewym wydobyciu, ani o znaku. Przysięgam, przyleciałem na misję naprawczą. Wiesz, Hammond, nie znam ciebie ani Daniels na tyle, by osądzać. Ale CEC musiała wiedzieć o znaku. Możliwe, ale to jest poza moimi kompetencjami. Wrócimy do tego później. Musisz dotrzeć do tych skrzynek przyłączeniowych. Włącz Indywatrium z posterunku ochrony. Masz pełny dostęp. Znalazłem kartę z kierownictwa CEC. Nadam ci pełny dostęp. Sobie już nadałeś? Tak. Na wszelki wypadek. Isaac? Słyszałem coś na górze. Coś dużego. Uważaj na siebie. Isaac, na podłodze przed tobą widzę zagrożenia porażeniem. Życie pokładu ma 60 lat. Nie radzi sobie ze skokami mocy. Patrz pod nogi. Dostałem powiadomienie. Przekierowano zasilanie z sieci administracji górniczej. Jeden z głowy, potrzebujemy więcej mocy. Wystarczy jeszcze parę systemów. Okej, widzę przekierowanie zasilania układów elektrycznych. Uważaj na gniazda. Sieć jest niestabilna. Dwa z głowy. Jeszcze jeden system i będziemy mieli zasilanie ADS. Rozgryzłam raporty medyczne i Ishimury. To jakiś pieprzony horror. Te potwory przekształcają martwe tkanki w nowe formy życia. Jedna z nich zaraża zwłoki, a pozostałe... Zapewniają zwłoki do zarażenia. Ten organiczny syf na ścianach to też martwa tkanka. Zdaniem załogi przekształca środowisko. Isaac, przeprowadzę diagnostykę. To coś się chyba rozprzestrzenia. Uczyń nas znów jednością. Udało się, działa ADS uruchomione. Teraz... Czekaj, celowanie automatyczne wyłączone. Brak danych do kalibracji. Kurwa, nie ma autocelowania. Działa są bezużyteczne. A celowanie ręczne? Chcesz tam wyjść, gdy wokół spada tyle syfu i celować działami ADS ręcznie? Gdy zapewnię działom odpowiednią ilość danych celowniczych, system się skalibruje. Masz lepszy pomysł? Chryste. Otworzę wyjście na zewnątrz statku. Obyś wiedział, co robisz. Jaki jest plan? Sparuję kilka dział ADS z jednym z moich narzędzi. Namierzę asteroidę, działają zniszczą, a ja skalibruję system. Nie mamy wyjścia. Zrób to. Udało się. Działa ADS na statku są włączone. Dzięki Bogu. Włączam autopilota. Wracaj do środka, Isaac. Chyba już wiem, co musimy zrobić. Isaac? Hammond? Właśnie przechwyciłam transmisję z medycznego. Coś tam jest? Co o tym myślicie? Mówi starsza oficer medyczna Nicole Brenner. Medyczny jest azylem. Wszyscy ocalali, dołączcie do nas. Nicole, wracam na medyczny. Tak myślałam. Pójdę na mieszkalny i poszukam ocalałych z mostku. Odezwę się. Pokład mieszkalny. Może wie coś, czego my nie. Laboratorium chemicznego. Powiedziałaś laboratorium chemicznego? Ledwo cię słyszę. Daniels,
Drzwi do medycznego zamknęły się za mną. Halo? Kolejne ocalały. Nareszcie. Będzie pan tu bezpieczny. Jestem lekarzem. Czy Nicole Brennan jest z tobą? Zatem nie szuka pan azylu? Więc doktor Brennan jest obecnie zajęta. Wyślę pana do niej. To może otwórz te drzwi, a ja sam ją znajdę. Aż taki z pana egoista? Można by coś tu wpuścić lub wypuścić. Kurwa. Zatem postanowił pan stwarzać problemy. Proszę usiąść. Zaraz się panem zajmę. Proszę nie niepokoić moich pacjentów. Co to jest? Oczywiście badania. Jestem tak bliski odkrycia brakującego czynnika. Unitolog by to zrozumiał. Obejmujący statek, nadpisanie transmisji, Isaac Clark. To podstęp. Isaac Clark. No tak. Najdroższy skarb, doktor Brennan. Pracowałem z nią. Doktor Charles Mercer. Czy pan jest powodem powstrzymywania znaku? Już wiem. Konwergencja się nie opóźnia. Ona się wtrąca. Tylko w jaki sposób? Nawet gdybym zapytał, przypuszczam, że nie jest pan zbyt rozmowny. A ja nie uwzględniłem przyczyny śmierci jako brakującego czynnika. Rozczłonkowanie. Wpadł pan na dobry trop. Proszę się rozluźnić, panie Clark. Konwergencja jest tak blisko. Może pańska śmierć przechyli szale. Ale musisz dotrzeć do gabinetu i ręcznie zdjąć blokadę. To nie mądre, panie Clark. Mój łowca może się zregenerować, ale weź nie taki atak do siebie. Uwaga! Lokalne procedury drzwiowe uszkodzone. Ponowne uruchamianie systemu. Proszę czekać. Kto tam jest? O Boże! Trzymaj się! Pomogę ci! Nie, nie! Ocal hydroponik. My wszyscy ubieramy powietrze zatrute, ale jeszcze jest czas. Jej enzym zadziała, jeśli... Ona potrzebuje ciekłego azotu. Ocal nas! Cholera, miał rację. Powietrze pogarsza się na całym statku. Coś zatruwa tlen w hydroponice. Jeśli stracimy zapas powietrza... Powiedział, że można to naprawić. Szukał ciekłego azotu. Na pewno znajdę trochę w laboratorium kriogenicznym. Dobra, nie mamy lepszego wyjścia. Zrobię ci przejście do kriogenicznego. Przygotowuję pokład. Mam! Sterowanie wentylacją dostępne na posterunku ochrony. Idź, próbuję go zamknąć. Usunięto zagrożenie toksyczne. Okej, poprawia się. Mercer wpompował ten gaz z hydroponiki. Jeśli powietrze jest w tak złym stanie... Potrzebuję szybszej drogi do kriogeniki. Otworzę drugie drzwi w laboratorium chemicznym. Przejdziesz tamtędy. Szczegółów w tym akcji.
resztę pacjentów. Ale pan i doktor Beran, dość mnie już opóźniliście. Jeśli skrzywdziłeś Nicole. Ja okazywałem tylko i wyłącznie uprzejmość, doktor Beran. Powie pan to samo? Mogę powiedzieć, że nie jestem mordercą. Skoro już o tym mowa. Czy to panu mogę dziękować za naprawę silników i Shimury? Nasz powrót do domu będzie iście boski. Przypuszczam, że nawet pan nie powstrzyma konwergencji napędzanej populacją całej Ziemi. Jak zabierzesz te stwory na Ziemię, będzie po nas. Tylko po niewiernych. Ludzkość stanie się jednością, panie Clark. Z panem lub bez pana. Ale widzę, że pan już dokonał wyboru. Znów mnie odciął. Isaac, jesteś cały? Zatrzymałem tego, łowcze. Ale Mercer zwiał. Kendra, on chce zabrać te stwory na ziemię. Musisz odciąć gniazdo kapitańskie. I ostrzeż Hammonda. Okej, odetnę gniazdo, ale nie mam łączności z Hammondem, odkąd jest na mieszkalnym. Jakość powietrza pogarsza się szybko. Jeśli masz ciekły azot, napraw hydroponikę. Jasne. Próbuję złapać Hammonda. Mercer... chyba jeszcze nie skończył. Stacja kolejki obok hydroponiki jest odcięta. Poszukaj innej drogi. Wróć kolejką do hangaru, a potem udaj się do stacji naprawczej. Pamiętasz, ściągałeś tam z torów ten uszkodzony wagon. Znajdziesz tam drzwi, które zaprowadzą cię do hydroponiki. Isaac, jeśli zbliżasz się do hydroponiki, sprawdź filtry hełmu. Powietrze tam nie jest bezpieczne. Wiem, poczułem je. Cały pokład gnije. Widzę ogromną masę w magazynie żywności. Zbyt dużo na to, by została wyhodowana. Wygląda na źródło trującego gazu. Ten pacjent z medycznego mówił coś o stworzeniu enzymu. Może naukowcy zostawili czynne stanowisko robocze. Nagraj zapętr. Tu doktor Elizabeth Cross. Do wszystkich ocalałych. Musicie zawrócić. To koniec. To, co wyhodowaliśmy. Mój zespół. Przepadło. Ten potwór. Proszę, odejdźcie. Gdzie będzie bezpiecznie? Jeśli wymyślę, jak to coś zabić jakoś... Jacob, jeśli to słyszysz, wiesz, że muszę spróbować. Uwaga! Zapas ciekłego azotu wyczerpany. Ciekły azot uzupełniony. Rozpoczynam syntezę enzymu. Synteza enzymu ukończona. Uwaga! Nie spożywać. Udało się? Tak, dokończyłem enzym. Jest przystosowany do strawienia czegoś wielkiego. Pewnie próbowali zabić to coś z magazynu żywności. Oby to podziałało. Nie. Brandley, nie wejdziesz do magazynu żywności. Nawet gdybyś zdołał pożar ubić... Jesteś... Elizabeth Cross, tak? Ten lewiatan. Czy to on zatruwa powietrze? Powietrze. Mój zespół, on niszczy wszystko. Zaprojektowałam ten enzym, by go zabić. Potrzebuję ciekłego azotu do skończenia syntezy. A ludzie wysłani do medycznego nie wrócili. Mam przy sobie trochę tego enzymu. O Boże. Jak? Słuchaj, musimy go wstrzyknąć lewiatanowi. Nie wejdziesz do magazynu żywności. Jest inny sposób. Ryzykowny. Bardziej niż utrata powietrza? Mój zespół został odmieniony. Są połączenia z lewiatanem. Wydychają jego toksyny. Ale to połączenie w dwie strony. Okej. Jeśli ich znajdę i zrobię zastrzyki... Enzym trafi prosto do serca lewiatana.
Znajdź tych rzeźców. Zakończ ich męki. A gdy osłabimy Lewiatana, wyrzucimy bydlaka w kosmos. Nie spytałam, jak się nazywasz. Isaac Clark, inżynier systemowy. Inżynier? Przewidziałeś Jacoba Tenta? Nie. Ale ja też kogoś szukam. Doktor Nicole Brennan. Doktor Brennan? Czy nie pomagała ludziom odejść z unitologii? Tak, w tym mojej matce. Tak się poznaliśmy. Mam nadzieję, że jest cała. Tutejszym unitologom nie podobało się kwestionowanie ich wiary. A po śmierci kapitana wszyscy powariowali. Isaac, gdzie jesteś? Pomóż mi. Sprawdziłam notatki Cross na temat... O Boże. O mój Boże. Sandra? To on. Dwie pary drzwi za tobą. Kiran. Zniknął. Pomachał do mnie i... Wybacz, Isaac. Nie zatrzymuj się. To tylko zakłócenia obrazu. Wyglądały jak mój młodszy brat. Głupie, prawda? Przecież to niemożliwe. To miała być zwykła misja naprawcza. Nie było mowy o kamerach pokazujących mojego zmarłego brata. Tyle śmierci. A co by było, gdyby znak trafił w niepowołane ręce? Znowu chodzi o Cici? Tak sobie myślę, że gdyby jakaś Corpo Wise'a próbowała zgarnąć znak, ty i ja moglibyśmy coś z tym zrobić. Mówisz, jakby to gdyby było niemal pewne. Daj spokój. Gdzie jest Hammond? Co robi? Nie wiem. Jeśli się nie skupię, zabraknie powietrza, zanim ta odpowiedź stanie się istotna. Isaac, proszę, potrzebuję cię. Pomóż mi. Nie, to zagrożenie toksyczne. Zaznaję spokój. Dziękuję. Przemiana materii Lewiatana spowalnia. Cross, co się dzieje? Musiało zadziałać. Dostał dość enzymu, żeby rozpuścić frachtowiec. Dobra, otwieram magazyn żywności. Wracaj tam i wywal tego bydlaka w kosmos, póki jest szansa. Uwaga, wykryto zrażenie w magazynie żywności. Otwieranie śluzy. Cholera, śluza otwarta, ale Lewiatan jest zbyt silny. Uczerpił się wnętrza magazynu żywności. Potrzeba enzymu. Nie ma czasu. Wchodzę. Może zdołam go odciąć. Lewiatan waży aż 10 kiloton. Naprawdę muszę ci mówić, że to zły pomysł? Cóż, dobre się skończyły. Zgadnij, co mi zostało. Przejście w nieważkość. Usunięto zagrożenie toksyczne. Zmiażdżyłeś łby Lewiatana. Wydałeś go na żer potworom morskim. Dziękuję, Isaac. Wracaj do środka, musimy porozmawiać. Patrzę się poprawia. Gdzie niegdzie zostało jeszcze trochę gazu, ale... Gdzie niegdzie, poradzę sobie. Słuchaj, Jacob. Mój Jacob. Słyszałam, że był na pokładzie wydobywczym z ocalałymi. Mówił, że budowali nadajnik SOS. Ukończyli go? Mówił, że jest prawie gotowy. Ale nie odezwał się... od dawna. Jeszcze nie mogę odejść. Muszę się upewnić, że powietrze jest bezpieczne. Ale jeśli znajdziesz ten nadajnik SOS, wezwij pomoc. Tak zrobię. Pokład wydobywczy. Dobra, okej. A jeśli spotkam Jacoba? Powiedz, że go znajdę. Marzę, by go zobaczyć. Nadajnik SOS. Ktoś wystrzelił wszystkie pozostałe. Isaac, obok stanowiska roboczego Cross jest skrót na pokład wydobywczy. Otworzę go. Jasna cholera. Może jeszcze wykaraskamy się z tego koszmaru. Systemy pokładu wydobywczego zwariowały. Świetnie. Zajmę się windami. Wiesz, gdzie może być nadajnik SOS Templa? Sprawdzę w sterowni wydobycia. Tamtejsze wyrzutnie pozwoliłyby nadać sygnał. Jest tam ktoś. Hammond? Gdzie jesteś? W wentylacji. Mam nadzieję, że nie słyszą. Tak, te stwory są wszędzie. Nie, unitolodzy. Wszyscy są w mieszkalnym.
Odbiło im. Jeden z nich wciągnęła innego w głowę, a ten stał i się kurwa śmiał. Czekaj, idę gdzieś. Hammond! Szlak! Znowu zgubiłam sygnał. Trzeba znaleźć ten nadajnik. Szybko. Dziwne. Dwa podpokłady wydobywcze są zamknięte, choć wszystkie systemy wciąż działają. Dowiem się, o co chodzi. Wyrzutnie zabezpieczone. Skontaktuj się z kierownikiem Dallasem, aby uzyskać dostęp. W końcu robię postępy z systemami pokładu wydobywczego. Masz ten nadajnik SOS? Nie, a wyrzutnie są zabezpieczone. Potrzebuję RIG kierownika pokładu, żeby je otworzyć. Kierownikiem pokładu jest Dallas. Znajdziesz go na podpokładzie przetwórczym. Widzę też aktywny RIG, Jacob Temple. Podpokład naprawczy. Może zostawił tam nadajnik SOS. Mam nadzieję, że tam dotrzesz mimo awarii. Nie awarii. Pułapek. Górnicy próbowali w ten sposób utrzymać swoje pozycje. Cholera. Dobra, otworzę podpokłady, tylko sprawdź, czy nadajnik nie jest do niczego podłączony. Cześć, Liz, tu Jacob. Nie mogłem cię złapać. Jeśli to znajdziesz, opuściłem pokład, ale zaraz wrócę. Jest kolejny ocalały. Wydawał się przerażony. Zamknę nadajnik SOS i pójdę po niego. Do okna startowego zostało jeszcze trochę czasu. Warto dla niego zaryzykować. To lekarz. Mercer. Jakoś tak. Najwyższy czas na coś pozytywnego. Kocham cię. I proszę, uważaj tam dobrze. RIG kierownika powinien być w sterowni przetwarzania, ale ktoś aktywował zabezpieczenia. Nie otworzysz drzwi, dopóki grawitacja nie zostanie przywrócona, ale system się nie zresetuje, gdy w środku dryfują odpady. Znajmniej wiązka przetwórcza wciąż działa. Uwaga! Kierownik Dallas. Ostatni wpis. Upewniłem się, że nie opuszczał tego podpokładu. Ale ja też nie. Widziałem, co robią ciałami. Czym się stają. I nie pozwolę, żeby to samo spotkało mnie. Jeśli nie będę miał kończyn, to po zarażeniu przynajmniej nikogo nie zabiję. Proszę, powiedzcie Don i dzieciakom, że ich kocham. Coś tu wnoszą. Zatrzymaj to. Co? A, to był znak. Czy ty? Nie. Niczego nie widziałam. Znowu zgubiłam sygnał Hammonda. Znajdź ten nadajnik SOS. Chcę odlecieć z tego jebanego statku. Isaac. Mój Boże, nie wierzę, że tu jesteś. Ja myślałem, że już cię nie zobaczę. Wróćmy do domu. Nadajnik SOS jest blisko. Wezwiemy pomoc. Nadajnik? A, tak. Zamknęli go w warsztacie. Wejdziesz tam z moją przepustką. Tędy. Muszę otworzyć warsztat stąd. Nicole, mam ci tak wiele do powiedzenia.
Wiem, znajdziemy czas, obiecuję. Chodźmy po ten nadajnik. Wszyscy na nas liczą. Zrobione! Warsztat otwarty. Nigdy nie widziałam cię przy pracy. Radzisz sobie z tym jak chirurg. Możesz na mnie liczyć. Okej. Jak mam do ciebie dotrzeć? Nie, skup się na wystrzeleniu nadajnika SOS. Wszędzie pełno przejść konserwacyjnych. Dogonię cię. Jak zobaczysz ich więcej, schowaj się. Dobrze? Obiecuję. Kocham cię, Isaac. Dasz radę. Poukładasz wszystko na swoim miejscu. I uczynisz nas jednością. Hammonda też. Nic mi nie jest. Mam nadajnik SOS. Nicole mi pomogła. I jest tam? Rozdzieliliśmy się. Znajdzie drogę powrotną. Zaradna jest. Co? Wracam do sterowni wydobycia. Wystrzelę nadajnik, a ty rozglądaj się za Nicole. O ile systemy znów się nie posypią. Bądź czujny. Dostęp administracyjny przyznany. Przygotowuję wyrzutnię. Co to było? Kulnicy musieli zaminować też wyrzutnie. Nadają się na złom. Wspaniale! Nie wyrzucimy przecież nadajnika przez okno. Musi być jakiś sposób. Asteroida, czekająca na wytopienie na pokładzie wydobywczym. Co z nią? Jeśli zaczepię nadajnik SOS o tę asteroidę, wyrzucę ją w przestrzeń. Nic nie zakłóci transmisji. A przy okazji zginiesz. Maszyny na tamtym pokładzie wciąż pracują. Dzięki nim nie powinno tam być tych stworów. To nasza największa szansa, Kendra. Zaryzykuję. Masz jakiś plan? Asteroidę utrzymuje kilka uprzęży grawitacyjnych. Nie ma wyłącznika grawitacyjnego. Zaimprowizuję wyłączenie uprzęży i przymocuję nadajnik SOS do powierzchni. Okej. Ale musi się udać. Działa. Nadajnik włączony. Nadaje na szerokim paśmie. Ustawię odbiornik. To chwilę zajmie. Wracaj na stację kolejki. Wykryto groźną anomalię. Aktywacja kwarantanny. Kwarantanna, szlak przez tego łowcę. System nie może zdjąć blokady. Obaj zabezpieczenia wyłącznika ręcznego. Próbuję. Cholera, wybuch przepalił połowę obwodów. Jeszcze trochę, powstrzymaj go. Zrobione. Otwieraj ręcznie. Cholera, próbuj otworzyć drzwi. Chyba poleciał, ale nie jestem pewna. System znów się posypał. Widzę zakłócenia z kamer. Te, co wyglądają jak mój brat, macha do mnie. Przynajmniej nadajnik odleciał. Ustawiam... Chwila. Odbiornik talerza nie odpowiada. Cholera. Talerz komunikacyjny, nienaprawiony. Nie chodziło o zepsuty przetwornik. Aby te 48 godzin też było błędem. Bez talerza nie będzie ratunku. Jedź kolejką na mostek. Skakuję drzwi do łączności. Sprawdź, co się dzieje z talerzem. I nie martw się o Nicole. Hammond ma rację. Postawę mądrze. Udało się. Isaac, zjawił się jakiś statek. USM Valor. Odebrali sygnał SOS. Tak szybko? Co wojskowy okręt robi tak daleko? Może patroluje? Nieważne, ucieszyłyby mnie nawet pieprzone sroki. Ruszaj do łączności. Naprawmy talerz komunikacyjny. To wszystkiego się dowiemy. I kolejne. Słyszę dziwne sprzężenia lokalnej łączności. Jeśli problemy z talerzem komunikacyjnym się pogłębiają... Nie, to nie to. Drzwi do łączności powinny być otwarte. Możesz dotrzeć do sterowni komunikacyjnej. A, Isaac. Uważaj, co mówisz. Chyba ktoś podsłuchuje. Valor utrzymuje pozycję. Jak talerz komunikacyjny? Uszkodzony. Ktoś spiął ze sobą antenę i przeciążył system. No to mamy przesrane. Nie, to była puszerka. Niektóre anteny są nienaruszone. Jeśli wymienię je i utworzę nowy, nieprzerwany obwód, zdołamy nadać sygnał. O krótkim zasięgu, ale może się udać. Dobra, zrób to. A ja będę na wszystko uważać. Chyba ci się udało. Spróbuj nawiązać łączność z Valorem. Tu USM Valor. Nadajemy na wszystkich częstotliwościach do USG Ishimura w odpowiedzi na SOS.
Przechwyciliśmy kapsułę ratunkową numer 47 i ruszamy do was. Ta wiadomość będzie powtarzana co 30 sekund, aż odpowiecie. Kapsułę ratunkową? Kurwa! Te, co wystrzelił Hammond! Z Chenem! Tym stworem w środku! Nie, 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 nie! USM Valor, odbiór! Zgłoś się, Valor! Ach, nasz sygnał jest za słaby. Rozłożymy antenę dalekiego zasięgu? Nie, coś blokuje grudź nad talerzem komunikacyjnym. Co u licha? Naprawczym powinien być mechanizm ręczny. Pójdę tam. Próbuj ich wywołać. Wciąż nie mogę wywołać Valora. Co się dzieje z anteną? Jest zablokowana przez Lewiatana. Pewnie przyczepił się do talerza po wyrzuceniu w kosmos. Nie oderwie się bez walki. Isaac, nie zdążysz. Zdążę, jeśli użyję dział ADS. Wyceluję ręcznie, jak wcześniej. Zestrzelę go z kadłuba. Dam radę. Skup się na Valorze. Nie żyje? Już po nim. Spróbuję odblokować antenę ręcznie. Działaj. Przekaz załadowany i gotowy do wysłania. Wreszcie! USM Valor, tu Kendra Daniels z pokładu USG Ishimura. Nie otwierać kapsuły ratunkowej. Powtarzam, nie otwierajcie kapsuły. Słyszycie? Zmieniliśmy się. Valor! Leci prosto na ciebie! Trzymaj się! Nicole! Daniel, co się stało? Coś walnęło w pokład mieszkalny. Co to było? Asteroida? Te stwory są już na Valorze. Na statku ratunkowym. Załoga znalazła kapsułę, a to coś, co było Chenem... Jasna cholera! Valor poszedł na złom. Zanim inny statek usłyszy SOS... Będziemy martwi. Nie, o tym właśnie mówiłem. Znalazłem na mieszkalnym wahadłowiec dla kierownictwa. Nienaruszony. Według dziennika pokładowego on nie ma rdzenia osobliwości. Nie zabierze nas do domu. Czekaj, może zabierze. Jeśli rdzenie osobliwości Valora jest sprawne, odłączę go, zamontuję w tym wahadłowcu i spieprzamy stąd. Gdzie jest teraz Valor? Blisko łączności. Utrzymuj połączenie. Isaac, założę skafander i przejdę na Valora. Spotkajmy się tam. Razem znajdziemy ten rdzeń. Niech C.C. sama sprząta swój burdel. Ocalę co się da. Jestem na pokładzie. Valor jest zniszczony, ale dotrę na mostek. Co to było? Isaac, jest problem. Valor przywoził głowicę bojową, 12 megaton. Przedział torpedowy mocno ucierpiał w katastrofie. Natychmiast zajmij się tą atomówką, zanim coś się odpali. Zająć się 12-megatonową głowicą? Wiesz, że nie jestem inżynierem jądrowym. Nie musisz być. Po prostu ustabilizuj głowicę i wystrzel ją daleko od Ishimury. Chryste Hammond. Ćwiartowania potworów piłą plazmową też nikt cię nie uczył. Dotychczas nas nie zawiodłeś. Ci żołnierze pewnie mieli w panterzach moduły stazy. Gdy zostali zakażeni, te moduły zrosły się z ich ciałami. Odmieniły ich. Są kurewsko szybcy, Isaac. Bądź czujny. Panie Clark. Halo? Muszę z panem porozmawiać. Kto mówi? Doktor Terence Cain. Główny oficer naukowy Ishimury. Badałem znak dla kościoła. Mam dość rozmów z unitologami. Ale planeta nie ucichnie, dopóki nie zwrócimy znaku. Nie możecie odlecieć. No to patrz. Dobra, głowica odleciała. Hammond, coś tu nie gra. Skoro Valor wyleciał na patrol, to po co im była atomówka? A jeśli mieli cel, to co tu jest poza nami? Dobre pytanie. Właśnie pobieram wykaz uzbrojenia. Oczyszczę ci drogę do maszynowni. Zabierz rdzeń osobliwości i wynośmy się stąd. Jak słyszysz? To Chen. Słyszę go na rozłączu. Zamknąłem go żywego. Kurwa, przecież wiesz, że Chen nie żyje! Rozpoznam własnego kapitana. Chen, zgłoś się! Według wykazu z Valorami nie tylko atomówkę. Polecieli jak na wojnę, znaleźć cel i go zniszczyć. To nie był patrol, wiedzieli o Ishimurze. Ktoś wiedział. Byliśmy martwi od momentu, gdy tu przylecieliśmy. Wykryto nieznane zagrożenie biologiczne. Blokada została włączona. Kolejna awaria. Połowa systemu Ishimury nawala. Niech ktoś otworzy te drzwi! Chen? Chryste, co ci to zrobiło? Zabierzmy go do Heliona! Strzelaj! Kurwa! Hammond! Chen? Hammond! Dlaczego zabiłeś? O Boże! Odznaki życiowe Hammonda zanikły, on... Hammond nie żyje. Chen też. O mój Boże!
tak! Valor zaraz na oknie! Uciekaj! Żołnierzy przedostali się na pokład. Co z rdzeniem osobliwości Valora? Jest cały we krwi, ale dam radę. Boże, oby Hammond miał rację z tym wahadłowcem. Podobno był na pokładzie mieszkalnym ze wszystkimi unitologami na statku i ich znakiem. Musisz... Czekaj, ktoś otworzył drzwi niedaleko atrium na mostku? Dotrzesz stamtąd na pokład mieszkalny, ale kto jeszcze ma takie uprawnienia? Isaac, coś się dzieje, ale musimy przejąć ten wahadłowiec. Litość boską, bądź ostrożny. Zostaliśmy sami. Isaac, przerywasz mi. Chyba coś na pokładzie mieszkalnym musi zakłócać sygnał. Chyba wiem, czym jest to coś. Jeśli znak jest aktywny... Krzyk! Pokład mieszkalny jest zamknięty, ale szefowa pokładu może mieć klucz. Jej ostatnia lokalizacja była w siłowni. Ile potrwa instalacja rdzenia osobliwości w tym wahadłowcu? Niedługo, jeśli nikt mi nie przeszkodzi. Pośpiesz się, nie można zostawić znaku w ich rękach. Nikogo więcej już nie skrzywdzisz! Cóż, panie Temple, powiedziałbym, pańska przydatność wyczerpała się. Mercer! Pan żyje, panie Clark. A ja wciąż nie doczekałem się konwergencji przez tego egoistę. Mercer, czekaj! Powiedz mi, chcę zrozumieć, czym jest konwergencja? Przecież już pan wie. Żywicie martwi. Wszyscy wyczuwamy prawdziwy cel znaku. Nie chce pan się zjednoczyć z utraconymi bliskimi. Ja... Więc niech mi pan pomoże. Pan Temple odmówił, a jesteśmy tak blisko. Wszystko, co wydarzyło się na Ishimurze, to dopiero początek. Skoro tak stawiasz sprawę, ty i twój znak, idźcie do diabła. Szkoda. Nie! Cholera! Śmierć jest powolna. Wstań się. Sądzę, że pańska nadejdzie szybciej. Isaac, co się dzieje? Znajdź wahadłowiec. Musisz zamontować rdzenie osobliwości. Isaac! Witam, jest doktor Terence Kine. Rozmawialiśmy na Valorze. Jesteś prawdziwy? Wpuść mnie! Muszę zniszczyć to skupisko za tobą. Jeszcze nie! Uciekając wahadłowcem zabijecie nas wszystkich. Po transporcie z IGIS-7. Znak przebudził istotę z jądra planety. Co to kurwa jest? Mercer nazywają kolektywem. Organizm nadrzędny, kontrolujący telepatycznie te nekromorfy. Gdybyśmy pozostawili kolektyw aktywny... Cóż, widział pan Valora. Jeśli choć jeden nekromorf się wymknie, ludzkość będzie stracona. Ale znak... Amelia wiedziała. Powiedziała mi, że znak ponownie uśpi te bestie. Dobra. Jak odstawimy znak na IGIS-7, to powstrzyma epidemię? Otóż to. Ale potrzebujemy wahadłowca, by go odesłać. Masz rdzeń osobliwości, a ja mogę cię przepuścić. Co ty na to? Jeśli to się zakończy, stoi. Doskonale. Odwrócę uwagę Mercera, ale nie na długo.
Proszę szybko dostarczyć znak na lądowisko. Dziękuję, panie Clark, za naprawienie moich błędów. Masz go. Zamontuj rdzeń osobliwości w wahadłowcu. Przyjdę pomóc ci załadować znak. Ser jest blisko, spiesz się. Równe odpalenie w toku. Ześlij konwergencję! Uczyń nas jednością! Nie! Obiecano mi! Słyszy mnie pan? Panie Clark! Panie Clark, odbiór! Chuj z tym statkiem! Żyjesz! Chwała Altmanowi! Chuj z Altmanem! Kendra? Jestem, ale wyjął wszystkie alarmy na Ishimurze. Krytyczne uszkodzenia systemów wewnętrznych. Znak po prostu przeorał statek. Coś go ściągnęło do portu towarowego. Kain, przeprowadź statek do hangaru. Ja zajmę się znakiem. Oczywiście. Amelio, szybko. Chwila, doktor Kain? Jemu odbiło, zabił kapitana. Nie można go dopuścić blisko znaku. Mówi, że zwrócenie znaku na planetę to jedyny sposób, żeby to skończyć. Musimy spróbować. Idę do towarowego. Wezwij Rygni Cole i powiedz im, ma iść. Zostaw to mnie. Dzięki. Kiedy zabiorę znak, wszyscy się stąd wydostaniemy. Panie Clark, zbliżamy się do hangaru. Zaczekamy tam na pana. Pokład startowy. Sterowanie kolejką. Tak, Amelio, wkrótce. Wyślemy ten kolektyw z powrotem w mrok. Fajnie, że dałeś temu facetowi nasz jedyny wahadłowiec. Cholera, Isaac. Te zabite stwory, ich biomasa spłynęła do portu towarowego. Ona przekształciła się w coś... To coś wielkiego, a znak utkwił w samym środku tego czegoś. Co my teraz zrobimy? Mam dźwigi towarowe i Ishimury. Przeniosą cały sprzęt górniczy bez problemu. Jeśli to coś chce zawalczyć o znak, to proszę. Obejdź zabezpieczenia. Tak, to może zadziałać. Pośpiesz się. Szybko, tracimy kluczowe systemy. Mam odczyt transportu ładunku w hangarze. To znak. Dobra robota, panie Clark. Jesteśmy w drodze. Kain, twoja trasa przebiega przez śluzę 19. Mogę tam dotrzeć z rdzenia komputerowego. Podłóżka? Dobrze, będziemy tam. Dotrzesz sama do śluzy? Na kamerach brak ruchu. Pójdę na całość i pobiegnę. Życz mi powodzenia. Kurwa, to mój brat. Na monitorze jest przy samej śluzie. Nie daj się temu miejscu. Kendra, nie ma czasu. Ja... Jego tu nie ma. Zdążę, jeśli pobiegnę. Panie Clark, pańska koleżanka jest bezpieczna na pokładzie. Nazywam się Kendra Daniels. Czekaj, Isaac. On właśnie wprowadza wahadłowiec. Isaac, nie da się uruchomić automatycznego załadunku. Pewnie przez uszkodzenia statku. Tracimy czas. Tam na dole jest kolektyw. Fajn, uspokój się. Wyłączę grawitację w hangarze. Wtedy będę mógł załadować znak ręcznie. W porządku. Nie przejmuj się, Amelio. Rozumieją. Ach, Jezu. Atarion. Znak. Zabezpieczenia wciąż są włączone. Muszę przywrócić grawitację, nim go załadujemy. Pośpiesz się, proszę. Jest na pokładzie. Chodź szybko. Idź otworzyć mu włas. Nicole, przyszła już? Czekaj.
Wybacz, Isaac. Nie mogłam powierzyć mu znaku. Kendra, co ty robisz? To, po co wysłał mnie mój departament. Mimo, że Valor mi nie pomógł tak, jak chciałam. Departament? Kim ty jesteś? Pracuję dla Erfgov. Sprzątam bardzo stary bajzel. Mówiłam tobie i Hammondowi, że na Aegis-7 nie ma wstępu. Ta planeta była jednym wielkim eksperymentem rządu. A znak? Ten święty artefakt. Zbudowały go ludzkie ręce. To niemożliwe. Przecież to obca planeta. Górnicy wykopali to gówno. Po tym, jak kilkaset lat temu zostało zakopane. Nawet Kain się w tym nie połapał. Pierwszy znak znaleziono w jakimś kraterze na Ziemi. Tamten był prawdziwy. Obcy. Dał początek całej unitologii. Nasi ludzie go zbadali i stworzyli na jego podstawie ten czerwony znak. Ale musieli go gdzieś sprawdzić. Aegis-7. Widziałeś skutki. Rodem z koszmarów. Myślałam, że stare raporty to jakaś histeria. Póki nie zobaczyłam, co zobaczyłam. Odcięli cały układ planetarny i pogrzebali akta, był spokój. Póki CEC nie zrobiła się chciwa. Ci idioci rozerwali Aegis-7 na strzępy i obudzili to, co zostawił tam zespół badawczy. Erfgov przysłał ciebie, żebyś posprzątała. Cholera, musimy odstawić ten znak. Jeśli ktoś inny natrafi na Aegis-7... Już raz go ukryliśmy i zrobimy to znowu. Widziałam, jak znak jebie ludziom w głowach. Trzeba go zabezpieczyć. Jedno przyznaję. Był z nas świetny zespół. Znajdziesz inną drogę ucieczki z Ishimury. W końcu. Kawał z ciebie inżyniera. Twój eksperyment zabija się! Daniels! Wszystko na nic. Isaac, zgłoś się, tu Nicole. Gdzie jesteś? W pokoju kontroli lotów. Proszę, przyjdź tu natychmiast. Możemy stąd uciec, ale nie mamy wiele czasu. Udało ci się. Próbowałem cię znaleźć. Połowa Ishimury się rozlatuje, a w drugiej roi się od tych stworów. Jak tu dotarłaś? Oczyściłeś mi drogę. Zawsze mogę na ciebie liczyć. Nie tym razem. Daniels mnie wrobiła. Nie mogłeś wiedzieć, że przejmie znak. Zostawiła nas na śmierć. Jest nadzieja. Możesz przywołać statek i sterować nim stąd zdalnie. Sprowadź tu znak, a odstawimy go na Aegis-7. Uczyń nas jednością. Sam już nie wiem, w co mam wierzyć. Nie przejmuj się. Poradzisz sobie. Przywołuję wahadłowiec USG-09. Szykuję procedury dokowania zdalnego. Do diabła, Isaac! Nie wiesz, co robisz! Wiem, że ktoś za to odpowie. To jakiś jebany żart? Kurwa! Uwaga! Wykryto wystrzelenie kapsuły ratunkowej wahadłowca USG-09. Kapsuła... Szlak! Zwiała nam! To bez znaczenia. Nie ucieknie od przeznaczenia. Któż potrafi? Zaprogramuję lot wahadłowca na Aegis-7 i dołączę do ciebie na pokładzie. Będziesz miała na mnie oko? Obiecuję.
dobrze. Nie ma odwrotu. Kiedy można iść tylko naprzód, jest łatwiej. To wszystko zaczęło się w jądrze planety. Daniels mówiła, że Ergo zbudował znak w ramach eksperymentu porzuconego setki lat temu. Jeśli nie jesteś gotowy, cud jest pewnie tak przerażający jak koszmar. Planeta jest bezlitosna, głodna. Spróbuje pożreć nas żywcem, ale mamy znak. Poukładamy wszystko na swoim miejscu. Znów będziemy jednością. Stawimy znak na jego piedestale. Tory załadunkowe prowadzą prosto do wykopaliska. Uda się. Kolektyw będzie posłuszny. Będziemy jednością. Będziemy razem. Sygnał znaku nas zmienia. Wywołuje w nas rekombinację. Ale ten sygnał ma martwą przestrzeń wokół samego znaku. Oko cyklonu. Nie mogą pozostawać w niej zbyt długo. Widziałem go. Ale ten piedestał... Czemu tam? Wzmacnia. Puls znaku będzie odczuwalny na całej planecie. Zmarli zasną. A żywi zobaczą to, czego da się zapomnieć. Tęsknisz za nimi, Isaac? Za załogą Kelliona. Tak. Medyczny pustoszał z każdym dniem. Moi przyjaciele wychodzili, wracali w workach na zwłoki. A potem wracali. Zastanawiasz się, czy to obłęd, skoro wszyscy widzą to, co ty? Nigdy bym cię nie zostawił w tym miejscu. Wiesz o tym. To było moją gwiazdką, świecącą w ciemności. Isaac mnie znajdzie. Isaac, tutaj nie ma zasilania. Znak ani drgnie, tracimy czas. W porządku, wybierz testuj połączenie. Coś napisane? Wykryto awarię zasilania, generator uprzęży, sterowanie grawitacją. Uprząż grawitacyjna po stronie planety. Może zerwany przewód zasilający. Zajmę się tym. Pośpiesz się, proszę. Nie możemy teraz zawieść. Udało ci się. Przywróciłeś zasilanie. Wracaj szybko do znaku. Stanowisko wykopaliskowe jest przed nami. Uczyń nas jednością. Jesteś prawie na miejscu. Pop, na te piedestale. Szybko. Proszę, Isaac. Kolektyw się zbliża. Musisz uczynić nas jednością. Gotowe. Teraz połącz go na powrót z piedestałem. Dziękuję. Zawsze w ciebie wierzyłam. Nicole. Jesteśmy jednością. Znów jednością. Witalne uprzęże grawitacyjne wyłączone. Uwolniono rozsądek tektoniczny. Uderzenie nieuniknione. Do personelu. Natychmiast się ewakuować. Ładunek. Zrestartuję uprząż. Załatwię nam czas. Leć. Przełączam sterowanie uprzężą grawitacyjną. Dawaj, dawaj! Odpuść, Isaac. Tego nie naprawisz. Puść ją, Daniels. Kogo mam puścić?
Nie rozumiesz, jak silne masz urojenia? Musimy uciekać. Zaraz tu spadnie ładunek złamania planety. Dałam ci szansę na opamiętanie się. Skoro wciąż tego nie rozumiesz, pomogę ci. Ostatni raz. Obejście rig łącza. Tym razem oglądaj do końca. Isaac, to ja. Chciałabym móc z tobą porozmawiać. Przepraszam. Przepraszam za wszystko. Chciałabym móc z kimś porozmawiać. Wszystko to się rozpada. Nie wierzę, że to się dzieje. To dziwne. Taki drobiazg. Jak rozmawiać? O to chodziło w całych jego badaniach. Niewiele, prawda? Jak skłonić to coś do słuchania, kiedy błagał o konwergencję? Moja modlitwa była inna. Przemówił. Potem słuchał. Niech to się skończy, powiedziałem. Może zrozumiał, ale... Nie zwrócę tego, co zabrano. Czemu już się nie zobaczymy, Isaac? Kochałam cię. Zawsze cię kochałam. Wiedziałem, że coś było nie tak, ale ona przeszła tak wiele i... Przynajmniej będzie w bezpiecznych rękach. Znak nie zmieni nikogo innego w marionetkę. Oddaj mi pilota. Nie. To koniec. Znów jesteśmy jedno... Na litość boską nie poproszę drugi raz, Cross. Nie! Dosyć ludzi zginęło. Więc to zrób. Nie mam już nic do stracenia. Cross! Tak będzie lepiej, Isaac. Nigdy nie dojdziesz do siebie po tym, co zrobił ci znak. A gdy ładunek tektoniczny spadnie, wszystko to pogrzebie. Tak jak chciał Earth Gov. Wahadłowiec. Wciąż mogę zdążyć, zanim ona odleci. Daniel! To ostatnie ostrzeżenie. Mówię serio. Daniel! Proszę.
Isaac, to ja. Chciałabym móc z tobą porozmawiać. Przepraszam.